powołanie. Co to takiego i dla kogo? Ta część jest przypomnieniem. I dlatego są tutaj rzeczy do wypełnienia w ramach tego przypomnienia. Różnią się kolorami, tylko po to, żeby odróżnić myśli. Więc o co chodzi w tym powołaniu? Otóż mamy na myśli powołanie Boże. Nie do wojska. Boże. I mamy na myśli obdarowanie Duchem Świętym. To też ważne. Nie mamy tylko na myśli obdarowania darami Ducha Świętego. Bo powiedzieliśmy niejednokrotnie, że to nie jest tak, że Duch Święty daje nam swoje dary i wyjeżdża na Hawaje. Dary Ducha Świętego łączą się z Jego obecnością w nas, z Jego pulsowaniem w nas, z Jego życiem przez nas na zewnątrz. Więc mamy na myśli obdarowanie Duchem Świętym. I druga część, na czerwono, o tym powołaniu. Cóż to jest? Powołanie to skrojona przez Boga na moją miarę rola, którą mam do spełnienia w mojej wyjątkowej sytuacji, w ramach Bożego planu dotarcia z informacją o zbawieniu do każdego mieszkańca świata. Znów przypomnienie czarnym drukiem. Do kogo odnosi się to powołanie? Dla kogo ono jest? Otóż to powołanie odnosi się do mnie, tutaj słyszę, do mnie. To jest prawidłowa odpowiedź. To powołanie, każdy wpisuje, odnosi się do mnie. Według Dziejów Apostolskich 17 rozdziału. Jeśli żyjesz teraz, na obszarze, który się określa wszędzie, jeśli należysz do ludzi określonych słowem wszyscy, i jeśli jesteś człowiekiem, to powołanie kieruje się do ciebie. A jak możesz się w nie włączyć? Mogę się w nie włączyć przez, i tu jest greckie słówko, bo chcę przypomnieć, że Nowego Przymierza, Nowego Testamentu nie napisano oryginalnie po polsku. Gdyby napisano po polsku, cały świat uczyłby się polskiego. Ale oryginalnie Nowe Przymierze napisano po grecku. Dlatego my je na polski tłumaczymy. W greckim jest słowo metanoia. Ono łączy się z dwóch pomniejszych segmentów słownych. Meta i nous. Nous to rozum. A meta to się łączy z tym, co mówimy, kiedy mówimy o metamorfozie. Metanoia jest wtedy, gdy ktoś zmienia zdanie. Głupcy nie zmieniają zdań. Mądrzy ludzie, przekonani przez rację, zmieniają zdanie. Jezus Chrystus przyszedł objawić nam wolę Boga. I ci, którzy w obliczu Jego poselstwa dochodzą do wniosku, że myliliśmy się i mają odwagę powiedzieć: myliłem się, przyjmuję Twoje zdanie. To właśnie to są ci ludzie, w których dokonuje się ta metanoia. Metanoia to nic innego jak popularne puknięcie się w głowę, porzucenie niechęci do Boga, porzucenie nieufności i świadome włączenie się w Boży plan. Właśnie tak możesz odpowiedzieć na powołanie. Właśnie tak możesz się w nie włączyć.
I ostatnia część tego naszego przypomnienia, znów na czerwono, bo powiedzieliśmy w tej definicji powołania, że powołanie to skrojona przez Boga na moją miarę rola, którą mam do spełnienia w mojej, dorzucę, wyjątkowej sytuacji. Myślałeś o tym, że jesteś wyjątkiem? Jesteś wyjątkiem. Nikt inny na świecie nie ma takich oczu jak ty. Takich linii papilarnych jak ty. Takich uczuć jak ty. Takich cierpień jak ty. Takich zwycięstw jak ty. Takiego miejsca w świecie jak ty. Jesteś wyjątkowy. W tej wyjątkowości nie jesteś przypadkowy. Bóg cię takim uczynił. W twojej sytuacji ona nie wymknęła się Bogu spod kontroli. Sytuacja, w której powołuje mnie Bóg, jest dla mnie punktem wyjścia do naśladowania Jezusa. Jest punktem wyjścia. Powołuje każdego w jego sytuacji. I ta sytuacja jest punktem wyjścia. I teraz już nowa treść. Teraz właśnie wchodzimy w to powołanie, a obdarowanie. Jak to się łączy? Otóż, jak rozpocząć w tym punkcie wyjścia? Jak rozpocząć w tym punkcie wyjścia? Skoro tu dopadło mnie powołanie, tu jestem, jak mam tu rozpocząć? Przede wszystkim bądź. Przede wszystkim bądź. Bądź sobą, nowym sobą, nową sobą. Możesz rozpocząć tak jak ja. Ja w momencie tego powołania, w mojej sytuacji, do dziś ją pamiętam, postanowiłem, że będę czytał Nowy Testament. I że będę czytał otwarty, nie tylko intelektualnie, ale całym sobą. Dlatego, że życie z Bogiem to nie sprawa intelektu, ale sprawa przenikania się obiektów. Że będę otwarty. I powiedziałem Bogu tak. Otwórz mi oczy. Daj mi zrozumieć to, co tu czytam. Wiedząc, że czego nie zrozumiem, to zostawimy na później. Daj mi zrozumieć to, co będę tu czytał. A to, co zrozumiem, wprowadzę w życie. I tak zacząłem. Bardzo krótko później przyjąłem chrzest, no bo tak tutaj to wyczytałem. A potem za parę tygodni stwierdziłem, że ja potrzebuję jeszcze duchowej przemiany. Nie tylko zastosowania się do tych słów. Potrzebuję też jego dotknięcia. I powiedziałem mu o tym. I w krótkim czasie on mi dał swojego ducha. Obdarował mnie swoim duchem. Wkroczył we mnie swoim duchem. Jeżeli on wkracza w nas swoim duchem, to coś się w nas zmienia. Coś się w nas zmienia. Dlatego powiedziałem, przede wszystkim w swoim punkcie wyjścia bądź nowym sobą. Nowym sobą. Człowiekiem zamieszkanym przez ducha. Człowiek zamieszkany przez ducha jest kimś szczególnym. Kimś, kto jest miły. Kimś, kto jest przyciągający. Kimś, kto jest zarażający. Pamiętacie, do kogo czy do czego porównał nas Jezus? Otóż jesteśmy porównani do soli, do zakwasu albo drożdży i do światła. Co muszą zrobić drożdże, żeby zmieniało się ciasto? Czy muszą gdzieś pędzić na krańce świata? Nie. Mają być tam, gdzie są.
w punkcie swojego powołania, w tym punkcie, gdzie są. Co z solą? Czy aby solić, musi wyjść ze środowiska, które ma zasolić? Nie, ma tam zostać. Tam, gdzie jest, być sobą, być solą, być drożdżami. Przez to bycie kimś innym wokół wszystko zaczyna się odmieniać. Gdyby te drożdże, gdyby ta sól w jakiś sposób za szybko została wyjęta z tego miejsca, z swojego wpływu, z tego punktu wyjścia, nie wywarłaby żadnego wpływu na otoczenie. Bóg dokładnie wiedział, gdzie masz być. Z miejsca, w którym jesteś, najbliżej ci do twojego sąsiedztwa. Bądź sobą zamieszkanym przez Ducha Świętego. Gdy Duch Święty wchodzi w nas, to On wchodzi jako On. Jego obecność w nas zaczyna rodzić pewne owoce. Te owoce są bardzo podobne w każdym przypadku, bo to jest ten sam Duch. Czytamy w liście do Galacjan w 5 rozdziale, w wierszach 22 i 23, że owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Te owoce Ducha to nie są nowe przykazania. Te owoce Ducha to nie jest dobry nastrój. Te owoce Ducha przychodzą, czy są w nas wraz z Jego Duchem. Tak jak zapach jest razem z perfumem. Nie możesz iść do sklepu, wziąć zapachu, zostawić perfumy. To idzie razem. Te owoce Ducha czynią ciebie kimś innym. Te owoce Ducha sprawiają, że tam, gdzie jesteś, zaczynasz pulsować obecnym w tobie Duchem Świętym. I właśnie z tego powodu stajesz się człowiekiem szczególnym, pociągającym, zarażającym. I co dalej? Otóż kolejna rzecz. W tym punkcie wyjścia, tam, gdzie jesteś, nie ruszaj się. Don't move a muscle, jak w niektórych filmach mówi się. Bądź na swoim miejscu. Tam, w tym punkcie, zdaj się na działanie Ducha. Jak to czynić? Ja to czynię i doradzam wam, czyńcie podobnie. Moja żona, nazwana dziś wilczycą, powiedziała mi kiedyś, że Piotrusiu, bądź sobą. Jak będziesz sobą, to dasz przykład co najmniej 60% ludzi. Więc może dzisiaj dam przykład 40%. Otóż słucham sumienia. Sumienie to ten obszar w naszym jestestwie, gdzie ty i Bóg wiecie to samo. Gdzie ja i Bóg wiem to samo. I tu mamy ten 1 Koryntian 2,16, który mówi, że my jesteśmy myśli Chrystusowej, jeśli w nas mieszka Duch Boży. Że my jesteśmy myśli Chrystusowej. Ucichnij w sercu, a zaczniesz odbierać Jego głos, Jego impulsy. W tym właśnie zdawaniu się na Ducha kieruję się tym zygzaczkiem. Wyjaśnię go teraz. To ten zygzaczek obejmuje trzy zasady. Pierwsza zasada streszcza się w tym pierwszym czarnym W. To zasada wiary. Zasada wiary. Robię nie to, co mogę, ale to, w co wierzę, że Bóg może zrobić we mnie
i przeze mnie. Czy to są tylko słowa? Czy to jest tylko gra słów? No bo to jest jakaś gra słów, nawet chyba ładna, że nie robię tego, co mogę, tylko robię w to, w co wierzę, że Bóg może zrobić we mnie i przeze mnie. Ale to jest ogromna, ogromna, kosmiczna różnica. My jesteśmy wezwani przez Boga nie do tego, byśmy jako chrześcijanie byli porządni, ale byśmy jako chrześcijanie byli rządni, rządni Jego mocy, rządni Jego obecności, rządni Jego objawienia się w nas i przez nas. Do tego jesteśmy wezwani. Kryterium dobra i zła w chrześcijaństwie to nie kryterium przykazań, to kryterium wiary. List do Rzymian, 14 rozdział, mówi nam, że co nie wypływa z wiary jest grzechem. Stąd Chrystus wytycza nam przepiękne życie. Życie według zasady wiary. Ja tak postępuję. Staram się robić ze wszystkich sił nie to, co mogę, ale to, w co wierzę, że Bóg może zrobić we mnie i przeze mnie. Tak, żeby mi się stało nie według moich możliwości, ale według mojej wiary. Jest piękny fragment w Ewangelii według świętego Marka, który tego dotyczy. Mógłbym go opowiedzieć, ale wolę przeczytać, bo jest dosyć krótki i piękny. Przybyli do Jerycha, a gdy wychodzili z miasta, on, jego uczniowie oraz spory tłum, siedział przy drodze niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza. Na wieść o tym, że przechodzi sam Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Synu Dawida, Jezusie, zlituj się nade mną. I wielu próbowało go uciszyć. On jednak tym głośniej wołał: Synu Dawida, zlituj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął. Zawołajcie go, polecił. Zawołali go więc, mówiąc: odwagi, wstawaj, woła cię. Bartymeusz zrzucił płaszcz, zerwał się na nogi i podszedł do Jezusa. Jezus zapytał: co chcesz, abym ci uczynił? Niewidomy na to: Panie, spraw, abym z nóg mógł widzieć. Widzenie nie leżało absolutnie w możliwościach tego niewidomego. Nie mógł widzieć. Ale on nie chciał żyć według tego, co może. On przyszedł do Jezusa z wiarą, żeby móc zacząć żyć ponad to, co może. Żyć tym, co może w nim i przez niego zrobić Chrystus. Powiedział: abym znów mógł widzieć. Wtedy Jezus powiedział: idź, twoja wiara ocaliła cię. I natychmiast odzyskał wzrok i wyruszył za nim w drogę. Druga zasada to jest to czerwone M. To zasada miłości. Czyn niewypływający z miłości jest czynem bez wartości. Cały rozdział 13 pierwszego listu do Koryntian jest tu ważny, szczególnie do 8 może wiersza, a ja przeczytam pierwsze 3. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, tak że przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał całą swą własność i swoje ciało, wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Dalej czytamy, czym charakteryzuje się ta miłość, o którą chodzi.
Więc kieruję się zasadą miłości. Czy to, co czynię, wypływa z miłości, pojmowanej w jego sposób. I trzecia zasada to zasada wolności. Wolności. Hej, wolności. Trudna sprawa. Trudna sprawa. Nie każdy chce być wolny. Stąd nie każdy chciał być na pustyni. Wielu chciało wrócić do Egiptu. My też w naszych dziejach mamy taki okres, że kiedy przyszło wyzwolenie, wielu z nas, bojowników, mówiło, że kiedyś było lepiej. Wolność. Wolność. Wolność jest piękna. Wolność jest piękna. Bóg ją kocha, bo jest wolny. No i ci, którzy są w K5N, też chcą. Cieszą się z tego, bo tu jest wolność. Więc wolność. Podałem tu teksty. Przeczytajmy je. Ale jeden jest szczególny. Chętnego dawcę kocha Bóg. Czyn, nie działam, zmuszony zewnętrznym nakazem, lecz tym, do czego od wnętrza pobudza mnie obecny we mnie Duch Święty. Oto jest wolność. Nie działam, zmuszony zewnętrznym nakazem. Nie czytam Biblii, bo muszę. Chcę. To jest piękna sprawa. Dzięki temu jestem mądry. Mądrzejszy przynajmniej. Nie kocham żony, dlatego że muszę. Kocham, bo to piękna rzecz. Miłość jest piękna. Nie kocham jej, a przynajmniej coraz mniej. Kocham ją za coś. Kocham ją po prostu. Bo to jest piękne. Wolność wnosi w życie ludzkie coś, czego nie jesteśmy w stanie jako ludzie przeniknięty mentalnością niewolnika pojąć. Wolność jest czymś pięknym, czymś Bożym. Stąd w nas też, Polakach też, może nie do końca zawsze uświadomiona, było pragnienie, żeby być wolnymi ludźmi. Ale jeśli ktoś ci powie, że Jezus Chrystus oferuje niewolę, to nieprawda. Wolny Bóg kocha chętnych dawców. I ja się tą zasadą kieruję. Nie czynię nic muszony zewnętrznym nakazem, lecz tym, do czego od wnętrza pobudza mnie Duch. A teraz już mamy odpowiedź na tytułowe wyrażenie. Powołanie, a obdarowanie tu z wykrzyknikiem teraz, bo to już się wszystko wyjaśnia. Uwaga, to ważne. Dlatego tu nie ma nic do wypełnienia, żeby przypadkiem ktoś nie wypełnił źle. Wszystko na czerwono jest tutaj zaznaczone. I tak jest. Jak zatem powołanie łączy się z obdarowaniem? Otóż obdarowanie Duchem Świętym zmienia cię w twojej sytuacji. Sprawia, że przestajesz być częścią szarej masy. Stajesz się aktywnym pierwiastkiem Bożego planu. Stajesz się aktywnym pierwiastkiem Bożego planu. Jesteś w swoim miejscu, bo tak przewidział Bóg. Ale jeśli przyjmiesz Jego wezwanie, jeśli się opamiętasz, zaczniesz być aktywny, zaczniesz pulsować i zaczniesz wywierać wpływ na otoczenie już tam, gdzie jesteś. Jak to zastosować w życiu? Konkretnie. Otóż, jeżeli jeszcze nie znasz tematów dotyczących Ducha Świętego i Jego darów, bo jesteś tutaj pierwszy raz albo wpadasz tu od czasu do czasu, to tym razem zadbaliśmy o to, żeby wszystko było od początku do końca nagrane. Zajrzyj do internetu, weź do ręki Biblię, słuchaj przesłania, które tam zawarliśmy i ryj w tej Biblii.
i wołaj do Boga, dopóki nie zobaczysz, że coś się zaczyna w tobie dziać. Po drugie, jeśli jesteś nie na bieżąco z tymi tematami o powołaniu, to sięgnij do poprzedniego tematu. Sięgnij do internetu, bo zadbaliśmy o to też, żeby wersja tego, co tu mówię, była również krótsza dla niecierpliwych mężczyzn. I trzecia rzecz, pomyśl o zaproszeniu kogoś na to wspólne nabożeństwo. Ktoś do mnie napisał pesymistyczny list, bo powiedział, że jeżeli będziemy tego dnia mieli tu nabożeństwo, a wygląda na to póki co, że wielu tego chce, bo mamy bardzo bogate życie wspólnotowe, to już, jak usłyszałem, ludzie na popołudnie nie przyjdą. Przestraszyłem się. Odpowiedziałem tylko, że ja też jestem ludziem i ja przyjdę, więc trzeba by chyba troszeczkę tą pewność zmniejszyć. Chciałem zapytać, gdyby było poranne nabożeństwo, to już wy ludzie na popołudniowe nie przyjdziecie? Kto by przyszedł? No, jakoś tak widzę faktycznie, że chyba ten człowiek, który napisał, miał rację. Albo zamroziło was kazanie. Kto by zaplanował, że tą jedną niedzielę w roku pójdzie na dwa nabożeństwa? Kto by tak zaplanował? Ty nie, ale on się nie liczy. Nie słuchajcie go. Dobra. Jeszcze będziemy o tym mówić, więc słuchajcie, bądźmy wtedy, bo tu wygląda na to, że chcemy być, bo nam jest ze sobą dobrze i chcemy też spędzić czas z młodzieżą, ale tam też ważne, żebyśmy byli nie tylko sami, ale w jakiś sposób już teraz pomyślmy o tym, żeby kogoś zaprosić na to nabożeństwo popołudniowe. A zatem zapoznaj się z darami ducha, zapoznaj się z powołaniem i też na koniec w naszym konspekcie jest jeszcze jedna rzecz. Co możemy osiągnąć w 2019 roku, bo to jest ostatni rok naszego 3-letniego planu? Przejrzyj te punkty. To, o czym tu mówimy, mieści się w tym pierwszym punkcie. Naszym hasłem na te 3 lata, które właśnie kończymy, jest Chrystus rdzeniem życia. To znaczy, chodzi nam o to, by sobie uświadomić, że każdy z nas jest Chrystusem w nas. Że Kościół pełnią bycia, bo tu jesteśmy ze sobą aż tak bardzo zżyci, że chcemy nawet, gdy będzie nabożeństwo ogólne, zrobić również przed południem swoje. I misja naszą pasją, dlatego że nie wyobrażamy sobie misjonarzy z musu. To będzie, byłaby zła reklamówka naszego Pana Jezusa Chrystusa. Misja naszą pasją. Gdzie w tych 3 hasłach umieszczasz siebie? Również te tematy o powołaniu, czy wcześniejsze o Duchu Świętym, one właściwie układają się w taki cykl droga duchowego życia. Także ci z nas, nasze grupy, które i ta grupa, która mnie pytała, jakie tematy mogłaby przerabiać, jeżeli weźmiecie sobie właśnie te o Duchu Świętym i Jego darach albo o powołaniu i zrobicie w swoich grupach, to jest część tego właśnie, tej drogi duchowego życia. Również już zaczęły się zgłaszać osoby, które chciałyby dołączyć do grona duszpasterzy. Jeżeli Duch Boży w tobie pobudza cię do tego, abyś był światłem dla innych, wsparciem dla innych, to zgłoś się. I na koniec mówiliśmy o tym, że chcielibyśmy, żeby na koniec tego roku K5N liczyło 1000 osób, ale to nie jest tak, że my stawiamy Bogu granice. Wszyscy dobrze wiemy, że podajemy te cyfry, bo Bóg robi więcej niż myślimy. Więc chcieliśmy mu podsunąć pomysł. Czego więcej chcielibyśmy? Jesteśmy nie tacy porządni, ale na pewno rządni. Również zacząłem się zastanawiać, co z tymi osobami, które obserwują nas w internecie. Czy to ma dla nas jakiekolwiek znaczenie? Na dziś zapoznało się z nami 311 tysięcy osób. Jesteśmy jakimś wsparciem dla niemal 1000 osób.
Nie wiem, jakie to ma znaczenie. Wielu z was lepiej się na tym zna. Dla mnie ma to czysty wymiar statystyki. Nie zależy mi na tych liczbach, lecz też nie jestem człowiekiem, który nie obserwuje rzeczywistości. I to jest takie właśnie w ramach obserwowania rzeczywistości. A zatem podejmij swoje powołanie. Tak jak dziś o tym mówiliśmy. Przed nami jeszcze dwa tematy. Za tydzień mówimy o powołaniu i dodajemy do tego słowo firework. Zapraszam na to nabożeństwo. A teraz powstańmy do modlitwy.